Austriak 132 metry w wielkim stylu, chociaż asekurował się, lądował właściwie bez telemarku. Natomiast chciał chyba pokazać, że jest w nim jeszcze moc, że to nie jest powrót tylko po to, żeby się przypomnieć, tylko żeby jeszcze naprawdę wrócić do sportowej rywalizacji. Jesteśmy tym zainteresowani, to jest wielkie nazwisko, wielka postać, wielkie możliwości i to podnosi prestiż tej dyscypliny. Jak sobie poradzi? Wczoraj nie poradził sobie w konkursie, mimo że równie dobrze skakał właśnie w serii treningowej przed główną pierwszą serią. O, i to jest drugi dobry skok, Marek. Wielki Gregor Schlierenzauer powraca, tak chyba można powiedzieć, bo w kwalifikacjach, które wygrał 132 metry, a teraz 135,5 metra. Wprawdzie znakomicie wykorzystał warunki, ponad metr wiatru na sekundę z tyłu skoczni. Będzie miał odjętych aż 11,7 punktu, no ale to jest przepiękny skok Gregora Schlierenzauera. Jeden sędzia dał 20-punktową notę, chyba odrobinę przesadził, bo to lądowanie ale nie było takie do końca dobre, no ale są to 19, 19,5, no i Gregor ma notę 133,7.